CIRE-TV w tym roku gościło na 6. konferencji Bezpieczeństwo Energetyczne organizowanej przez Politechnikę Rzeszowską. O ocenę tego wydarzenia pytamy pana prezesa Andrzeja Bondyrę z Agencji Rynku Energii. Panie redaktorze, no bardzo się cieszę, że Agencja Rynku Energii jest partnerem tego wydarzenia. Jest to ważna konferencja, traktuje o ważnym aspekcie bezpieczeństwa, szeroko rozumianego, w tym bezpieczeństwa firm i systemów elektroenergetycznych. Agencja Rynku Energii była partnerem dwóch paneli tematycznych, pierwszego dotyczącego magazynowania energii i drugiego dotyczącego LTE 450. Sądzę, że obydwa tematy są w dzisiejszej dobie istotne, zarówno jeśli chodzi o magazynowanie energii, co jest niezwykle istotne w dobie rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Natomiast jeśli chodzi o panel dotyczący LTE 450 i w ogóle sieci LTE 450, no to daje szansę na zapewnienie systemu łączności krytycznej przede wszystkim dla energetyki. Także uważam, że było to ważne wydarzenie z punktu widzenia i krajowego, jak również całego przemysłu elektroenergetycznego. Agencja Rynku Energii wyjeżdża również z tej konferencji z ważnym porozumieniem. W serwisie branżowym CIRE.pl pojawi się nowy serwis tematyczny, który będziemy współtworzyli z naszym nowym partnerem. Tak, to będzie serwis dotyczący wodoru, technologii wodorowych. W tej chwili wodór jest uważany za paliwo przyszłości, tak? Także w tej chwili wiele firm pracuje nad rozwojem tej technologii, która jest uważana za, można powiedzieć, remedium na wszystkie bolączki, które w tej chwili wiążą się z, po pierwsze, z kwestią, ochrony klimatu i odchodzenia od energetyki opartej na węglu. Zapraszam Państwa do obejrzenia relacji z konferencji w Rzeszowie, która była poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu.